ten sezon podtrzymuje w ten sposób, że absolutnie zasłużyliśmy na ten medal. Zasłużył na niego prezes, który zrobił rewelacyjną robotę i jest dla mnie najlepszym prezesem, jakiego miałem. Zasłużyło to miasto, zasłużyli w szczególności to kibice i zasłużyliśmy my, bo my naprawdę pip ciężko pracowaliśmy już w wakacje, żeby coś w tym roku osiągnąć. Więc cieszę się, że zrobiliśmy ten historyczny sukces dla miasta Zawiercie. To jest dla nas coś wielkiego. Ja rozmawiałem przed sezonem z Tomkiem, widzieliśmy się w hotelu, czyli z szefem klubu kibice, i powiedziałem mu, że w tym roku będą naprawdę małe rzeczy się będą liczyły i wszyscy, ale to wszyscy musimy zrobić i dać z siebie maksa. I oni to zrobili, dali z siebie maksa, byli najlepszą grupą w całej lidze. My zrobiliśmy brąz, a oni zrobili złoto, także gratulacje. Po pierwsze, o tym marzyłem. Po drugie, bardzo, bardzo tego chciałem. Po trzecie, mogłem sobie na to pozwolić, więc tak, czas na inne plany, czas na inne marzenia, czas na inne cele. Czas spełnić kolejne marzenie, czyli nie być do końca życia tylko i wyłącznie byłym siatkarzem. Tego mi życzcie.